dzisiejszy mecz wygraliśmy wysoko. Niestety przeciwnik był w osłabionym składzie, tylko 4 osoby. Bramkarzem w sumie 5. No niestety drużyna się nie zgodziła na to. Zasady gry są wiadome. No, odnieśliśmy dosyć wysokie zwycięstwo 10-0. Ale mecz to taki w sumie gra na jedną bramkę. Tak. No takie czasami są zasady gry. To wszystko. No, najbliższy mecz niestety mamy z Ratownikami z wieczorka. To wiadomo, jest to obecnie najlepsza drużyna w tej naszej Lidze Śląskiej. No zobaczymy, jak się potoczy walka z nimi. No a teraz no, jesteśmy w czołówce. Wydaje się chyba na trzecim miejscu, także nieźle. Czyli szanse na pudło są? No szanse na pudło są, jak zawsze. Czas zweryfikuje. Na bardzo wysokim poziomie. Ratownicy w tym sezonie prezentują bardzo wysoką formę. Popełniliśmy 2 błędy, które wykorzystał przeciwnik. No i tak to się stało, 2-0. Kolejne mecze z pokojem gramy. Następny mecz z pokojem. No liczymy na to, że dobrze pójdzie, że się jakoś to poukłada. Będziemy walczyć na pewno o te pudło. Czas pokaże. Krystalizuje się ta liga. 3 drużyny takiej mocnej konkurencji o pudło? 3 drużyny, myślę, że 4. Jeszcze liczy się Solidarność z Mysłowic. Także my liczymy też, że my będziemy w tej czwórce, dlatego będzie walka na pewno do samego końca. Jakieś specjalne przygotowania, bo kolejne mecze już będą takimi meczami no, decydującymi. No tak, trenujemy, spotykamy się w tygodniu, jak tam czas pozwala, jak tam wiadomo zmiany pozwalają kolegom. Ale trenujemy, staramy się. W przerwie letniej też żeśmy trenowali, co chyba widać, bo w zeszłym sezonie trochę gorzej poszło. W tym sezonie lepiej, dlatego zgrywamy się, trenujemy. Myślimy, że na koniec będzie przynajmniej to pudło. 2-0 wygrane po ciężkim meczu, derby wieczorka. Koledzy ZZG, praktycznie 2 ekipy z wieczorka, najmocniejsze, jeżeli chodzi o w ogóle grupę, która lubi coś takiego robić po pracy. Także cieszy 3 punkty, ale ciężko. Kolejne mecze z kim? W przyszłą sobotę kolejny mecz z kolegami z Solidarności z Mysłowic. Właśnie koledzy z Solidarności mówili, że to będzie bardzo trudny mecz. No generalnie można tak powiedzieć, że koledzy z ZZG i koledzy z Solidarności to są 2 drużyny, które walczą również o pierwsze miejsce. Także 3 drużyny chyba będą walczyły o ten prym. Jakieś specjalne przygotowania do tego meczu? Bo ten mecz chyba będzie takim decydującym. 0 kart górniczych, 0 golunek, tylko trening i mecz w sobotę. Go!
Yeah!